Dzień dobry, Andrzej Miosko, firma ICL. Jesteśmy tym razem na plantacji pietruszki. Tutaj oczywiście muszę wspomnieć o dacie, że dzisiaj jest 25 lipca. No i proszę zauważyć, jak mamy piękną pietruszkę. No myślę, że wielu producentów chciałoby mieć taką pietruszkę późną jesienią. Jesteśmy na plantacji Adama Koczowskiego, który jest plantatorem, rolnikiem, doradcą w uprawie warzyw, głównie cebuli, ale również teraz się specjalizuje w uprawie pietruszki. Jak widać, ta specjalizacja wychodzi mu na dobre. Plon doskonały jak na tą chwilę, a wiadomo, że później będzie jeszcze lepszy. Jesteśmy w województwie świętokrzyskim, w Dwikozach koło Sandomierza. No i mamy pytanie tutaj do producenta, doradcy. Jak nawoził, co robił, że ta pietruszka jest w tak doskonałej i formie, i doskonałym już plonie? Dzień dobry Państwu. Więc tak, wiadomo, że podstawą jest analiza gleby. Tak jak w cebuli, we wszystkich warzywach się powinno robić analizę gleby i dopiero na tej podstawie ustalać, jakie nawozy się powinno sypać. Tutaj zastosowałem AgroMaster, też z przedłużonym okresem działania, czyli 2 miesiące, bo tam jest azot w formie otoczkowanej, czyli około 60%, czyli on spokojnie przez te 2-3 miesiące się uwalnia i nie trzeba jak gdyby dostarczać przez ten okres w ogóle azotu, roślina sobie normalnie to pobiera. Dodatkowo jeszcze był zastosowany polisulfat, czyli wiadomo z domieszką wapnia i potasu. To jako było posypówka. W późniejszym okresie to agrolify po prostu są dolistnie dawane. Jeszcze chyba warto też powiedzieć o terminie siewu. Termin siewu jest to początek kwietnia. No oczywiście tajemnicą jest to, jak to się robi, że o tej porze tak wychodzi. A może zdradzisz tajemnicę, jak często, w jakich dawkach agroliw stosujesz? Chociaż tyle. Agroliw to wiadomo stosuje się w dawce około 3 do 5 kg na hektar. No tak mniej więcej co tydzień, co półtora tygodnia się stosuje agroliw, żeby uzyskać taki jak gdyby no, kolor, żeby miała inną masę po prostu, żeby zrobiła też i pietruszka. Adam, ma takie pytanie, jeżeli chodzi o nawożenie dolistne i zalecasz i stosujesz dosyć częste dawki, nie? Co tydzień, co półtora tygodnia. Od 3 do 5 kg. Pytanie, na ile to jest właśnie skuteczne i dlaczego tak często? No, ze względu na to, że wiadomo, masa liściowa jest pietuszki jest bardzo duża. Stosuje się, kiedy już praktycznie osiągnie 10 do 15 cm, no to już masa duża jest liści i wtedy bardzo dobre pochłanianie. No, wiadomo, że przez agroliw powoduje bardzo szybki proces fotosyntezy i stąd jest to związane, że roślina bardzo szybko to pobiera. I widać to potem efekty, jak już zaczyna się kopać tą pietruszkę. Czyli zbierasz pietruszkę, zanim inni jeszcze zaczynają kopać, a ty już... Oczywiście, ja już liczę pieniądze. I rośnie poplon. Tak. Gratulujemy plonu, jak widać. I życzymy sukcesów. Dziękuję.